Wszystkim, tu Ewelina i dzisiaj porozmawiamy sobie o Kingu. I tak, pierwsze gdy sięgamy po Kinga, rzuca nam się w oczy ta cudowna okładka. Naprawdę cudowna ten mężczyzna. No, minuta ciszy, popodziwiajmy troszeczkę. Zjawiskowa okładka, te kolory i ten facet, no coś boskiego. I za tą okładkę ta książka ma wielkiego plusa i na pewno to podniesie jej ocenę, bo ocena nie będzie jakaś wybitnie wysoka. A dlaczego? To Wam powiem za chwilę. Jeżeli chodzi o Kinga, to poznajemy tutaj, no powiedzmy trójkę bohaterów. Ja oczywiście zaliczam Samuela do jednego z najważniejszych bohaterów, bo skradł moje serce i jest najbardziej kolorową postacią w tej książce i bez niego ta książka nie miałaby ani rąk, ani nóg, a dzięki niemu chociaż ma ręce, nogi, no i mózg. A Samuel, powiedzmy sobie szczerze, jest najlepszym przyjacielem naszego tytułowego Kinga, który właśnie wychodzi z więzienia. Poznali się w dzieciństwie, kiedy to King ratuje Samuela przed takim szkolnym bandytą, który go leje na jakimś boisku. No i od tamtej pory wspierają się w każdej decyzji. Postanawiają wtedy, że nikt nie będzie nimi rządził, że będą swoimi własnymi panami. No i rozkręcają po szkole oczywiście swój biznes. Jak możemy się domyśleć, to będzie nielegalny biznes. No bo skoro nasz główny bohater wychodzi z więzienia, no to musiał zrobić coś nielegalnego. A co zrobił? Zabił kogoś. Poznajemy też kobietę, której imienia tutaj nie wypowiem, ponieważ ono brzmi dobrze tylko w mojej głowie. Nazwijmy ją na potrzeb tego filmu ogólnie główną bohaterką. I nasza główna bohaterka w tej książce traci pamięć. Nie wiemy w jakich okolicznościach. Ktoś znalazł ją w jakimś rynsztoku, w jakiejś ciemnej, brudnej uliczce, poturbowaną po jakimś, nie wiem, wypadku, zdarzeniu. Do końca to nie jest wiadome. Wiadomo jest za to, że traci pamięć, nie zna żadnych szczegółów swojego poprzedniego życia, no bo zaczyna dla niej się nowe życie. Skoro nic nie pamięta, no to ma czystą kartkę. Policja nie traktuje jej poważnie, wszyscy myślą, że jest po prostu dziwką. No i trafia do przytułku, nikt jej nie szuka ogólnie, no niby dziewczyna nic nie pamięta, no to ktoś powinien ją szukać, jakaś rodzina, jacyś znajomi, jakiś chłopak, narzeczony, może mąż. Ale nic takiego się nie dzieje i trafia do takiego przytułku, gdzie nie jest przyjemnie, że tak powiem. Ucieka stamtąd, znajduje się na ulicy, jest zmarznięta, jest głodna, śpi na ławce. No i nie wie dziewczyna, co ze sobą zrobić. No bo no co ma zrobić, jak nic nie pamięta? Nie wie, gdzie jest, nie wie, kim jest. Znajduje ją pewna prostytutka. Chwilę. Ona była taką postacią, że chyba miała Niki na imię, ale nie jestem pewna. Tak, to była Niki. I ta Niki jest ćpunką, jest prostytutką i namawia naszą główną bohaterkę, że tylko w taki sposób może przetrwać, może sobie poradzić. Po prostu musi znaleźć sponsora. A kto będzie lepszym sponsorem niż motocyklista, który gdy ją przeleci po prostu albo postanowi ją porzucić, albo się nią zaopiekować. No i nasza główna bohaterka bądź co bądź przystaje na ten plan i obie z Niki udają się na pewną imprezę. A jest to impreza powitalna właśnie naszego głównego bohatera Kinga. Nasz główny bohater jest bardzo niezależny, jest twardy, jest takim człowiekiem bardzo wyrazistym. Jest tatuażystą z zamówienia. Nie ma ograniczeń. Jest strasznie przystojny i tyle mogę o nim powiedzieć. Nasza główna bohaterka niby nie jest taka mdła, bo też się nieźle potrafi drzeć i kłócić. Mamy tam też oczywiście tych motocyklistów, mamy głównego złego, który się pojawia też pod koniec książki. Jest strasznym dupkiem, jak to na złego przystało. W międzyczasie Niki wpada przez okno, przeszukuje pokój, kradnie kasę i gdy ucieka, natyka się na Kinga. Spanikowana strzela do naszej głównej bohaterki i tak się zaczyna nasza książeczka. Cóż mogę Wam powiedzieć? King opatruje rany naszej głównej bohaterce, przykuwa ją do łóżka, ale nie po to, żeby ją wykorzystać poniekąd, do tego dojdziemy później,
ale żeby no, odzyskać te pieniądze. No ale szczerze mówiąc, on ma taki biznes, że ja nie wiem, czy te 6 kawałków to tak... W sumie pieniądze są mu potrzebne, żeby odzyskać Max. Kim jest Max, nie powiem wam. Mogę wam powiedzieć tylko tyle, że jest bardzo ważną osobą w życiu naszego głównego bohatera. No i tyle mogę wam powiedzieć. Dowiadujemy się też, jakie interesy prowadzi nasz King, czyli jest nie tylko dealerem narkotykowym, ale też ma własną hodowlę marihuany w kilku pięknych, kolorowych domkach starszych kobiet. A wszystkim tym kieruje nasz kochany Samuel, który nosi kolorowe muchy i szelki, jest wytytułowany i jest po prostu takim człowiekiem z ADHD, który zachowuje się jak dziecko, potrafi budzić ludzi skacząc im po łóżkach. I on staje się najlepszym przyjacielem naszej głównej bohaterki i wcale się nie dziwię, bo to jest jedyna pozytywna postać w tej książce. On jest dobrze wykreowany i zrobiło mi się bardzo smutno, kiedy akcja się zagęściła i stało się coś złego, to zrobiło mi się bardzo przykro. Wypisałam sobie plusy i minusy tej książki. No i oczywiście w plusach mamy piękną okładkę. No piękną, no jak to się nie zachwycać. Mamy też Samuela. Mamy też ciekawy pomysł na historię. Naprawdę na dobrego erotyka. Ale jednak coś tu nie zagrało. I już wam mówię co. Mam tutaj na kartce zapisane, bo sobie zaznaczyłam, od której strony to się zaczyna. 286 strona. 286. I to jest rozdział. No na początku jest poprowadzany z perspektywy Kinga, później mamy z perspektywy naszej głównej bohaterki. I moim zdaniem od tego rozdziału do końca tą książkę pisała zupełnie inna osoba. Może nie tyle styl pisania się różni, ale no Boże, przez większą część książki mamy takie pierdolenie za przeproszeniem. No ja wiem, poznajemy postacie, wgryzamy się w ich życie, w ich świat, w to co przeżywają, co się z nimi dzieje, jakie mają problemy. To jest takie odpychanie się i przyciąganie w tym Greya, no serio. I nie zachwyciło mnie, ale te strony ostatnie, naprawdę od 286 strony to już jest miazga. Wszystko się zaczyna od pewnej smutnej rzeczy, no ale nie powiem wam tego. Zakończenie wbiło mnie w ziemię. Zbierałam później szczękę z podłogi przez 3 godziny. Ręce mi opadły. On się to tak kończy, że to przeczy logice, po prostu przeczy logice. Kolejną rzeczą, na jaką chciałam zwrócić uwagę w tej książce, jest język. No bo mamy tutaj przecież kryminalistów, mamy narkomanów, ćpunów, mamy dealerów, więźniów, motocyklistów. I oni nie wyrażają się takim kwiecistym, pięknym językiem, tylko klną jak szewcy. Ja też miałam w swoim życiu pewien taki epizod, okres życia, że też dużo przeklinałam, dużo klnęłam. Teraz staram się ograniczać. Nie, no nie klnę publicznie. I samo to, jak otworzyłam tą książkę i przeczytałam pierwsze zdanie, może ja wam je przeczytam. Jedno krótkie pierwsze zdanie. No chodź, ty pieprzony pedale. Jesteś małym, ciotowatym pedałem. To mnie trochę zraziło, szczerze. Już sobie wyobraziłam, że co drugie słowo, no może nie słowo, co drugie zdanie, to będzie ciąg przekleństw. No i trochę się pomyliłam, a trochę nie, no bo knął strasznie, ich język jest okropny. Jest tam pewna scena na pogrzebie, gdzie jest czytany list, mowa pożegnalna. Coś w tym stylu. I w tym liście też jest, Jezu, tyle kurw i w ogóle, że masakra. Ale mam sentyment do tej akurat części książki, bo to jest już ta końcóweczka. Historia się nie rozwiązuje pod koniec książki. Znaczy, no w pewnym sensie się rozwiązuje, ponieważ poznajemy tożsamość naszej głównej bohaterki, ale to nie jest zadowalające. Mnie to nie wystarcza.
Jakbym miała ocenić tę książkę, no to czytało się bardzo szybko, nawet przyjemnie, ale... Oczywiście jest ale, no bo to nie była taka książka, jaką się spodziewałam, bo ludzie ją chwalili bardzo. A to jest dla mnie taka przeciętna książka, jak mówiłam, jakbym miała ocenić samą tą końcówkę, to bym oceniła ją o wiele lepiej niż za całokształt. Jedyne, co ratuje tę książkę, to Samuel i okładka. Tyle powiem w temacie. Liczyłam na coś więcej, naprawdę. No tak 5 na 10, 6 na 10 z powodu okładki. Nie wiem, aby ta okładka mi się podobała, w końcu wyjdzie w tym filmie, że ja oceniam książki po okładkach. No ale no nie oceniam, bo oceniam źle, aby okładka mi się podoba. No i mam tu jeszcze coś spisane. Nic. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Pa!